właściwie iść jest Fringe Cafe, bo tutaj oni obstawili cały teren praktycznie, chyba. Zresztą zobaczę, jak to w metrze wygląda. Coś tu nic nie widzę. Aha, mój kot się obudził. Tak, pomiałcz sobie do mikrofonu. Razem z kotem tworzymy, zagrajmy. Yeah! Nie jest jakoś zainteresowany chyba. Dobra. Pójdziemy tu. O, właśnie, i tu sobie stoi Gostek. Nie przejdziemy obok niego. O nie, metro też obserwują. No, niestety. April tędy nie przejdzie, więc tak czy siak właściwie nie mamy dokąd iść. Jedynym miejscem, gdzie jeszcze w miarę nie jest obserwowane, powiedzmy, jest Fringe Cafe. I tam należy się udać. No. Oczywiście ruszyli za nami, no ale. Afryk robi kółka. Co to? Yeah. Tajemnicze drzwi są otwarte. Ciekawostka, no. Tajemnicze drzwi się otworzyły. Przypuszczam, szczerze mówiąc, jestem pewna, że już nie jestem w Małej Wenecji. Teraz wiem, jak się czuły Alicja i Dorotka. No i to jest chyba najbardziej ciekawy moment chyba z całej gry, bo lądujemy w miejscu, w którym zaczęła się nasza, że tak powiem, historia. No bo pamiętacie pewnie tą staruszkę, ona na samym początku zaczynała tę opowieść o April Ryan i o równowadze. Tu jakieś dwoje dzieci, znaczy nie, dzieci, nie wiem, młodzież siedziała sobie i słuchała jej historii. A potem się dowiemy jeszcze większej ciekawostki, ale to dopiero na sam koniec gry, więc nie będę uprzedzać. Ale jest to naprawdę najciekawszy chyba moment z całej gry. I właściwie w którym powstało, no, o którym powstało bardzo wiele teorii. No. Dobra, zapiszemy sobie i zobaczymy, co tu jest. Moby Dick, Oliver Twist, Świat według Garpa, Zen i sztuka utrzymania motocykla, Biblia. To się nazywa różnorodność tematów. No. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Wyglądam jak prawdziwy No, żeglarz. to już było. Ciepło tu i przytulnie. No. Nie wiem, kim ona jest, ale wygląda troszkę znajomo. Właśnie, wygląda znajomo. Bardzo znajomo. Okej, pogadajmy z nią. Witaj, April Ryan. Nie będę pytała, skąd znasz moje imię, ale kim ty jesteś? Teraz mam na imię Lady Alvany. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? To mój dom. Dom wszystkich światów. Czy to Arkadia? Wyglądało to tak, jakbym przechodziła przez tunel, ale nie czułam. To nie było jak w tunelu. To było podobne do tunelu, ale nie przeszłaś przez sny i nie jesteś ani w Arkadii, ani w Stark. To miejsce znajduje się pomiędzy światami. Ale nie bój się, jesteś teraz bezpieczna na jakiś czas. No. Czy to ty mnie tu sprowadziłaś? Sama się tu sprowadziłaś, ale tak, to ja otworzyłam dla ciebie te drzwi. Dlaczego? Bo taka jest kolej opowieści, April. Udaje ci się uciec przed tymi, którzy cię gonili. I twoja podróż trwa dalej. Tak zostało napisane. I nie możemy teraz tego zmieniać. Lady Alvane, doceniam twoją pomoc, ale mam już dość proroctw i opowieści o moim przeznaczeniu. Straciłam dzisiaj swoją przyjaciółkę i... Ona nie umarła. Co? Co powiedziałaś?
Emma żyje. Jest ranna, ale nie umrze. No. Oj, dzięki Bogu. Jesteś pewna? Tak. Pojechała do szpitala. Ale inni, Charlie i Fiona, są na ciebie źli. Obwiniają cię za nieszczęście, które spotkało Emmę i za to, że nie powiedziałaś im prawdy. Mają prawo mnie obwiniać. Prowadziłam na nich przemoc, chaos. Od czasu, kiedy to wszystko się zaczęło, zraniłam już tak wielu ludzi. A mimo to cały czas to wszystko wydawało mi się usprawiedliwione. Bo było. Los wielu zależy od poświęcenia niewielu. A zwłaszcza od twojego poświęcenia. Poświęcałaś się już wiele razy. Ale zanim to wszystko się skończy, czeka cię jeszcze wiele wyrzeczeń. Czy to się kiedyś skończy? W końcu tak, ale ból się nie skończy. Będzie w tobie zawsze. Nie wiem, czy potrafię to dokończyć. To takie trudne. Posłuchaj mnie, April. Musisz walczyć dalej. Musisz być dzielna. Los wszystkich zależy od ciebie. Uda ci się. Pamiętaj tylko, co jest ważne, a co nie. Pamiętaj, kim są twoi przyjaciele i zaufaj im. Pozwól im sobie pomóc. Już to zrobiłam i spójrz, do czego ich doprowadziłam. To prawda. Ktoś został ranny. Ale to nie znaczy, że możesz się poddać. Chcę, żebyś udała się do Markurii i sprawdziła, jak sobie radzą ci, którzy nie chcą się poddać. Może ich odwaga cię natchnie. Nie mogę tam iść. Nie potrafię wykonać skoku. Ciągle słyszę, że mam ten talent, ale to nieprawda. Na co mi on, skoro nie mogę go użyć? Ale użyłaś go już 2 razy. April, moje dziecko, musisz nauczyć się wiary w siebie i w swoje zdolności. Wykorzystaj to, co umiesz robić najlepiej, żeby skupić swoją magię. To, co robię najlepiej? Chodzi ci o malarstwo? Jeśli to w tym jesteś najlepsza, to tak. Wykorzystaj je jako punkt skupiający magię. Za jakiś czas nie będziesz już tego potrzebowała. Ale od czegoś trzeba zacząć. A co z innymi rzeczami, które muszę zrobić? Co ze strażnikiem? Awangarda trzyma strażnika w niewoli. Ale oni ciągle nie wiedzą, gdzie znajduje się wejście do jego krainy. Czy nie powinnam jak najszybciej go uwolnić? Najpierw udaj się do Markurii. Przeniesiesz się tam, kiedy przejdziesz przez drzwi. Jeśli wrócisz teraz do Stark, Awangarda cię znajdzie. Dziękuję, Lady Alvane. Nie pytam, skąd wiesz to wszystko, co mi przed chwilą powiedziałaś, bo chyba nawet nie chcę tego wiedzieć. Powodzenia w twojej podróży, April. Będę trzymała kciuki za ciebie. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy? O, jestem tego pewna. Zupełnie pewna. Tak, bardzo pouczająca rozmowa. Wiele cennych informacji. No i wylądowaliśmy z powrotem w Markurii, ale to już jest następny rozdział. Pokażę tylko pamiętnik. Co ciekawego. Tak, będziemy musieli teraz przegadać też wiele rzeczy z innymi, ale to już następnym razem, w następnym odcinku, także do usłyszenia za jakiś czas. No, to na razie, do następnego.